Cześć kochani, postanowiłam dzisiaj pokazać wam coś, zrobić tak zwany mały unboxing. Ostatnio widziałam kilka różnych fajnych filmików, jak dziewczyny, szczególnie blogerki, robią różnego rodzaju unboxingi i bardzo mi się to podobało. Natomiast nie będę robiła ani odzieży, ani obuwia, ani torebek. Będę robiła unboxing czegoś do domu. Postanowiłam sobie jakieś kilka dni temu w sumie, że zorganizuję toaletkę taką dla siebie, do malowania z lepszym światłem. Z tego względu, że obecnie mam bardzo fajnie posegregowane kosmetyki, dobrze wszystko zorganizowane, ale brakuje mi tam światła. Co prawda mamy w dużej łazience naszej światło dzienne, jest tam okno, jednak są żaluzje, bo mamy łazienkę na parterze. No i raczej rzadko kiedy odkrywam te żaluzje. No i jest dość ciemno, więc używam często światła sztucznego, które niestety no nie pasuje mi przy makijażu. Jak dobrze wiecie, najlepiej malować się przy świetle dziennym. Zatem postanowiłam zorganizować sobie toaletkę u nas w sypialni, ponieważ mamy piękne, duże okna w sypialni i uważam, że warto to wykorzystać. Niestety nie zakupiłam jeszcze samej toaletki. Nie szukam toaletki stricte takiej z dużym lustrem i takiej już gotowej, tylko szukam małego stoliczka, taką małą konsolkę, którą jak znajdę i wpadnie mi w oko, to zakupię. Póki co jeszcze takiej nie znalazłam, ale znalazłam już kilka dodatków, które mogą mi się przydać. I chciałam wam dzisiaj pokazać, zamówiłam w jednej z moich ulubionych tutejszych firm o nazwie Pottery Barn. Nie wiem, czy któraś z was kiedyś o tym słyszała, jeżeli nie, to zapraszam was na jej stronę, bo naprawdę mają piękne rzeczy. Mają bardzo dużo przecen, też wysyłka jest w zasadzie wszędzie dookoła świata. Tak więc, jeżeli byście sobie coś tam znalazły na przecenie, to na pewno warto zakupić, bo ja w zasadzie kupuję wszystko na przecenach. Tak już mam, tak lubię i uważam, że kupno czegoś w regularnej cenie od tak to żadna sztuka. Sztuką jest znaleźć coś, co ci się podoba, coś, co jest naprawdę fajne. Przyda ci się oczywiście, nie tylko kupić po to, bo jest na przecenie, żeby było. Nie, tylko coś, co się przyda, coś, co jest ci potrzebne, ale kupić to w dobrej cenie. Tak już mam, tak lubię. Mój mąż mówi, że jestem już master, jak chodzi o umiejętność kupowania w dobrych cenach i umiejętność wykorzystywania kuponów. Tutaj, bo system kuponowy w Ameryce jest po prostu fenomenalny. Mam nadzieję, że w Polsce kiedyś też, wiem, że on się już zaczyna, ale jeszcze, no jeszcze raczkujemy w tym temacie. Tutaj to jest po prostu fenomen. Tak więc pokażę wam, co zakupiłam. Widziałam ostatnio bardzo taki ciekawy zbiór różnych elementów właśnie takich toaletkowych dla kobiety na biżuterię. I to jest taki jeden z pojemników właśnie na przetrzymywanie naszyjników różnych, łańcuszków. I właśnie mam rachuneczek. I wydaje mi się, że on może być bardzo interesujący. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Karton jest spory, więc wydaje mi się, że całkiem duży będzie również ten pojemnik. Nie wiem, czy nie będzie za duży, bo w fenomenalnej cenie, bo udało mi się w zasadzie zbić cenę z 109 dolarów na 35. Użyłam 25 dolarów zniżki, którą otrzymałam od tej firmy na swoje urodziny w listopadzie. I do tego użyłam jeszcze dwa kody rabatowe, które pozwoliły mi również mieć shipping for free, czyli za darmo przesyłkę. I kupiłam to za 35 dolarów. Zaraz zobaczymy, jak to cudo wygląda. Sama jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo na zdjęciu wyglądało interesująco, ale wiecie, jak to jest na zdjęciu. Czasami, o, będzie niezły bałagan, no trudno. To odkurzacz pójdzie w ruch, dużo styropianu. Czasami na zdjęciu wygląda coś dużo lepiej, a potem się okazuje w rzeczywistości, że wcale takie nie jest. No tak więc zobaczymy. Dobrze, muszę tutaj trochę otrzepać to, ponieważ styropian się chyba trochę po prostu połamał w trakcie przesyłki, ale trudno, poradzimy sobie z tym. No, już widzę, że jest to naprawdę duża rzecz. Tu jest kapsuła. Tu jest kapsuła do tego. Jest to rzecz szklana. Tak wygląda kapsuła. A teraz tutaj się powolutku prezentuje nasz
świecznik. Świecznik, co ja mówię świecznik? To wygląda trochę jak świecznik i mówię świecznik. Nasz trzymak, że tak powiem, do biżuterii. Zwał jak zwał. O, tak zapakowane, że mówiąc szczerze, spokojnie mogłoby to lecieć naprawdę na koniec świata, co się z tym nie stało. Bo opakowanie to jest pełna prawerska. Nigdy aluksydy nie lubiamy, widzicie. Do profesjonalizmu mnie jeszcze daleko. Blogerskiego profesjonalizmu blogerskiego unboxingu, ale nic. Jakoś sobie poradzimy. Myślę, że fajnie mieć takie rzeczy w domu, bo jest to coś, co potrafi nam zorganizować bardzo fajnie przestrzeń i pomóc nam przetrzymywać cenne rzeczy, cenne drobiazgi czy pamiątki w taki sposób elegancki, ładny, estetyczny. Ja bardzo lubię estetyczne rzeczy. Zawsze one były mi bliskie. I zawsze chciałam otoczyć się takimi rzeczami. Z pewnością wynika to z tego, że nauczyłam mnie oczywiście moja mama, która była niesamowitą estetką. Przez kilka lat, kilkanaście lat prowadziła w Gdańsku w Galerii Madison, jeżeli komuś jest bliskie to centrum. To na drugim piętrze moja mamia, najdroższa, prowadziła przez kilkanaście lat Galerię Empire. I w pierwszej Galerii Empire sprzedawała tak przepiękne rzeczy, które sprowadzała z całego świata, od porcelany zaczynając, przez różnego rodzaju piękne dodatki do stołu, w ogóle wykończenie domu poprzez przez lampy i naprawdę inne, absolutne cuda do domu. Tak więc jak widzicie, to wygląda tak. Kojarzy mi się to właśnie z galerią mojej mamy, ponieważ no, u niej naprawdę można było znaleźć tak zjawiskowe, piękne rzeczy. Klienci sobie tak chwalili, że takie drugie galerii nigdzie nie ma. I jak zamykała tą galerię, no to serce nas wszystkich bolało, bo po prostu było to naprawdę miejsce absolutnie zjawiskowe i takie wręcz wyśnione, baśniowe. No i tak, kochani, tak to wygląda. Taki mam stolak na biżuterię. Czego oczywiście oczyścić, bo jest zakurzony i też jest trochę od papieru brudny, od styropianu. Ale podoba mi się. Powiem szczerze, że ma bardzo ładne wykończenie. To złoto jest, ten złoty kolor jest elegancki, nie jest taki ostentacyjny. Ja w ogóle złoty kolor dopiero w zasadzie tak poznaję. Zawsze był mi bliski srebrny kolor, zawsze była mi bliska srebrna biżuteria, srebrne wykończenia. I lubię w ogóle taki styl nowoczesny ze srebrem. Białe ze srebrem, ze szarym, do tego jakiś delikatny pudrowy róż. Brudny róż, to są takie kolory, które są mi bardzo bliskie. Natomiast nie tylko się otaczam takimi kolorami, bo mieszkamy zupełnie w innym klimacie. Nasz dom no to jest takie połączenie różnych w sumie klimatów. On jest taki trochę, nawet bym powiedziała, trochę rustykalny, ale też trochę nowoczesny, ale też w takim trochę stylu typowo amerykańskim. No bo ja mieszkałam w Ameryce. Styl amerykański, czyli te wszystkie łuki drewniane, drewniane wykończenia, drewniane drzwi, drewniane podłogi, framugi, drewniane żaluzje. No, dużo jest drewna, ale też jest bardzo dużo łuków. Te łuki trochę mi przeszkadzają, bo ja nie jestem specjalnie łukowa, wolę prostą formę. Ale jest jak jest i staram się tutaj jakoś w domu wykończyć to tak, żeby mi się podobało. Natomiast no, jeszcze sporo mamy do zrobienia, ale też nie wiem, jak długo tutaj będziemy mieszkać, więc nie wykończamy tego domu. Dom jest wykończony, można powiedzieć, pod nasze potrzeby, ale należałoby już zrobić remont, którego póki co robić nie będziemy, ponieważ no nie wiemy, czy na pewno tutaj zostaniemy na najbliższe lata, czy może jednak będziemy się gdzieś przeprowadzać. Zobaczymy. Tak czy siak, ja jednak staram się kolekcjonować rzeczy, które mi się przydadzą, nie tylko w tym domu, ale też w miejscu, gdzie no, będziemy mieszkać później. Tak więc to, co kupuję, staram się zawsze kupować z taką myślą, czy mi się to przyda później, gdzie będę mogła to wykorzystać, czy zabiorę to z sobą, czy będzie to coś, co będzie mi pasowało do na przykład prostych białych ścian, które kocham, wielbię i wiem, że jeżeli będziemy następny dom wykańczać, czy też jakiś apartament,
to na pewno będzie dużo bieli, która zawsze była mi bliska i moje mieszkanie w Gdyni też było całe bieli, łącznie z białymi kanapami, białym łóżkiem i podłogą biało-szaro przecieraną i po prostu zawsze takie kolory były mi bliskie i tak też zostało. Natomiast w chwili obecnej, jak widzicie, siedzę na czerwonej kanapie. Nigdy w życiu nie podejrzewała, że czerwoną kanapę sobie kupię. Natomiast tą kanapę znalazł mój mąż, jest przepiękna, jest skórzana, bardzo ją lubię i dobrze się na niej czuję. No ale jest czerwona i jest to zupełnie klimat, który byłby, kiedyś był mi obcy, a teraz czuję się w niej naprawdę fajnie. Dlatego mam dodatki czarno-białe, poduszki z Ikei. Ikea to jest bardzo prosty styl, który bardzo lubię i uważam, że jest dostępny cenowo i jeżeli ktoś takich klimatów poszukuje, to uważam, że jest fantastyczna. Natomiast wracając do mojej toaletki, to tak jak Wam powiedziałam, złote kolory w zasadzie odkrywam od jakiegoś czasu i mam takie wrażenie, że po prostu z wiekiem zaczynamy ten złoty kolor lubić i też kobiety moim zdaniem w pewnym wieku zaczynają przepięknie w złocie wyglądać. Ja sama bardzo lubię złotą biżuterię, złote kolczyki, delikatne. Lubię też zegarki w kolorze złotym. I również lubię takie właśnie dokończenia domowe, niektóre w kolorze złotym. Tak więc u nas w naszej sypialni na przykład mamy stoliki nocne w kolorze złota i świetnie się komponują z pięknym beżowym, zupełnie takim prostym, delikatnym łóżkiem. Znaczy ono może nie jest delikatne, jest wielkie, ale w sensie jest takim delikatnym, neutralnym kolorem. Tak więc to jest mój właśnie stojak na biżuternię. Tak się prezentuje. Jestem z niego bardzo zadowolona. Cena fantastyczna, wygląd doskonały, wykończenie świetne. Bardzo, bardzo przyzwoita rzecz. Bardzo dobrze wykończona i myślę, że zostanie ze mną, że raczej jej nie oddam. O Mercy jest fantastyczne to, że można wszystko absolutnie oddawać. Nikt się nie pyta dlaczego, a co, a po co, na co, czy coś było nie tak. Nie, po prostu kupujesz, nie chcesz, oddajesz, załatwiona sprawa. Ale myślę, że ten nowy gość chyba z nami zostanie. Ostatnio kupiłam też sobie jeszcze kilka innych rzeczy. Mam takich kilka ulubionych sklepów wyprzedażowych tutaj w Stanach, które zresztą uwielbiam, bo mają po prostu tak przepiękne, różne rzeczy do domu, że można po prostu zwariować. I ja staram się tam nie chodzić za często, bo w zasadzie za każdym razem wyjdę z czymś. Po prostu chyba jeszcze nie było ani razu, żebym wyszła z gołą ręką i przyjechała do domu, gdzie ona nic nie znalazłam. Zawsze coś znajdę. No i znalazłam ostatnio też kilka rzeczy, które też bym chciała wykorzystać właśnie do mojej konsoli, do mojej toaletki. Znalazłam, zobaczcie, takie lustro. Właśnie do mojej toaletki. Ona się tak rozkłada. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że jest piękny. Widzicie tam siebie w kamerze? I ona ma też tutaj taką szufladkę. Jest naprawdę śliczne, też bardzo dobrze wykończone i będzie mi się świetnie komponować z naszym nowym gościem na biżuterię. Kupiłam też takie dwa pojemniki. Jedno mniejsze, a drugie większe. Również na biżuterię. To większe jest zupełnie proste. Wykończone jest z lustrem w środku. Co dodaje... No to jest taki dodatek, uważam, że jakby lustro daje taki efekt srebra i można powiedzieć, że ten efekt połączenia jakby srebra ze złotem jest doskonały, bo wtedy nie trzeba się tak trzymać kurczowo, że aha, mam tylko złoto dodatki, więc tylko złoto mi pasuje. Ale również, jeżeli są jakieś elementy srebrne, czy srebrno-złoty wazonik, czy coś w takim właśnie kolorze, też się będzie świetnie z tym komponować. Tak więc kupiłam te dwa elementy. Nie jestem całkiem przekonana do tego mniejszego, ponieważ on ma w środku takie napisy Pretty Little Things. Ale w sumie zobaczymy. Zobaczymy, to się będzie komponować razem. Ja wolę rzeczy takie zupełnie proste, bez napisów, bez jakichś dodatków, ale te dwa to był komplet, znaczy komplet można było kupić osobno, ale no one jakby tworzą komplet, więc stwierdziłam, że je zakupię. Ten większy kosztował dokładnie 6,99, a ten mniejszy dostałam za połowę ceny. Więc no co Wam mam powiedzieć, to są po prostu ceny śmieszne. Jest to pięknie wykończona rzecz, doskonała po prostu, 100% swojej wartości. One są w tych sklepach przecenowych dlatego, ponieważ są to często rzeczy, które zostały chyba tylko już jeden z ostatnich z kolekcji. Takie sklepów jak na przykład właśnie Pottery Barn, czy High Fashion Home, czy różnych innych bardzo ciekawych wnętrzarskich outletów, sklepów, które po prostu chcą sprzedać
ponieważ magazynowanie tak naprawdę jest droższe od całego produktu często, więc chcą się tego po prostu pozbyć. Kupiłam również dodatkowo taką rączkę, zobaczcie, to jest rączka na pierścionki, była i srebrna i złota. Mówiąc, że srebrne podobała mi się bardziej, ale stwierdziłam, że skoro no już mam tutaj takie elementy ze złotym wykończeniem i również planuję no postawić tą toaletkę w sypialni, która posiada dwa złote stoliki nocne, no to jednak zakupiłam złotą. Ta złota ona jest taka trochę lekko przecierana, więc tam gdzie niegdzie nawet tak troszeczkę zachodzi takim srebrnym połyskiem, więc stwierdziłam, że jeszcze spróbuję troszeczkę wypolerować, doczyścić i myślę, że będzie wyglądała zjawiskowo ze wszystkimi moimi innymi rzeczami. Tak więc kochani, tak jak widzicie, tak wyglądał mój pierwszy unboxing, może niezbyt idealny, trochę długi. Ja jestem trochę w ogóle gaduła, więc wybaczcie mi, jeżeli to było trochę za długie, ale co tam, to jestem ja, jest naturalnie i no i tyle. Tak więc bardzo Wam dziękuję za mój pierwszy unboxing. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Oczywiście jak znajdę już toaletkę i będę organizować ją w całości, oczywiście wszystko Wam pokażę co i jak, co kupiłam, gdzie kupiłam, za ile kupiłam, tak żeby pokazać Wam, że można tworzyć naprawdę piękne rzeczy, nie wydając mi to wcale kroci, bo tak robię ja, także nauczyła mnie moja mama, żeby właśnie umieć tworzyć cuda, niekoniecznie wydając przy tym miliony. Więc mam nadzieję, że to mi się uda i Was zainspiruje. Ściskam mocno, pozdrawiam, całuję. Hej! No to się matka nagadała. Buziaki kochani. Mua.